Cześć, tu Hochul na gospodarstwie. Trzeci dzień pracy koparki. Drugi filmik. Zapraszam. Dzisiaj będziemy dalej. Pogłębianie. Budowa mostku. Jednego, drugiego. I dalsze wykopywanie rowu, żeby spuścić wodę. Także zapraszam. No co, my ją kulniemy. Już chłopaki nie są w gumowcach. Chłopaki nie są w gumowcach, to nie przejdą. Czekaj, niech on tutaj. Rozpędź ją. Co? Na kózkę, najlepsze, jak to tam leci? Tam za wysoko. No właśnie widzę. Leci woda w górę? Co? W górę leci? Nie no, jak spojrzysz, to wydaje się równo. Ty masz poziomnicę. Ale leci przez woda? No leci. Masz, a Michał, zobacz. W którą stronę pochylać? Równo! Halo, broń! A spójrz w rurę, zobacz czy równo jest ułożona woda. Tutaj można jeden pod to podłożyć kawałek betonu. Tu, żeby trochę wyżyć. Ja podnieś poleciu. Tam mówię, kawałek betonu. Tutaj jest taki, a tam są. A mówisz co, to do góry? Wiesz co? Masz. Gdzie ty masz gumowce? Gdzie masz gumowce? Zostały gumowce. A w życiu zapomnij! Co? No spójrz sobie, tu woda nie leci. Bo jak ty z kosem teraz no idzie. Dobra, no żeby w tą stronę wziąć. No. Delikatnie może być. Ale jak tam wygląda, najpierw położyć. Wiesz co, no. Mówisz, żeby ona trochę pod skosem była, tak? Pokaż. No wydaje się, że jest pod skosem. Leci woda przez nią? Leci. Leci. I równo leci? Dobrze jest. Dawaj, wrzucimy tego tutaj.
Tak właśnie, jakoś płasko. Tutaj, raz, dwa, trzy, o! Można się nawet kierować tak na między słup a słupek betonowy. Żeby sobie teraz drogę robić. Pęte! Ja myślałem, patrz, jak on dojdzie tu, to grzebnie tu. I ta woda, wiesz, będzie spływać. Tak jest, tylko zobaczmy. Bo mi się wydaje, że tu generalnie taki... jest najgłębiej, czy tu, czy tam. Bo jak jeżeli jest tam głębiej, to tu owszem, ale tam też trzeba będzie do rogu. No to... to zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Co, można i dwa miejsca tak zrobić. No to na tą stronę, czy... A tam nie przejedzie. Ja w życiu. Tam. To on? No. Jak nie? No kurde, całą łuchę pod wodę wsadził. Co? Ty to się poutopi. W życiu się tam utopi. Będzie wisiał. To... nie, on mówi, że tego, łyżką się ciągnie. No tak. No ale jak się powiesi całkiem w trakcie, to już nie ma co zrobić. To łyżka się bije, nie pływa. On nie pływa. Ale łyżkę bije, że będzie ziemię ścinął, a on będzie stał. No ja mu mówiłem, a on mówi, że mi nie wie. No to długa. Między słupami tymi, tak? No! Czekaj! O, musi łapać dobrze. Jeszcze kawałek. O! Nie, on trzeba będzie za słup. Za słup bardziej. I w tamtą teraz. Czekaj. Jeszcze? Dobra, chyba tam. Dobra. Czyli co? To jedziemy z tym. Uwaga! Nie pływa. To wrzuć! Pchnij! Po morzach i oceanach. Tu ziemi trochę wróci. Ale nie dał, że mi się nie wygląda. To siebie mi dał. Idę! Poziomicę chcesz? A przecież to pływa ona w tym momencie. Ale ona musi do ziemi dojść, nie? Ale tam piankę w środku, ona będzie pływa. Ale daj ją trochę tu. Dobra, ale to tak. Ale do mnie trochę, do mnie. Właśnie tak. Co? Uda wam się przycisnąć? No, stanę na niej. Jak się, żeby na dnie jak się opiera. Czekaj, jeszcze kawałek. A zobacz, jak tam słup jest, żeby po prostu... No dobra. A tam jest chyba niżej. No. Tam jest niżej. Tam powinno być wyżej, ale mi się zdaje, tak jak siadł pan, to tam jest niżej. Tak też się chyba, że wykopane jest. No właśnie, o ziemi więcej wybrane. Wybrane ziemi. Musisz docisnąć, bo tak jak ona będzie pływać, to... Ja widzę tym, wzrokowo. Teraz za nisko, nie? No, to ja mówię, że od razu... Najlepiej, to tak jak ona pływa. O, tam naciśnięte, a tu jest pływa, to teraz jest równa. No. Teraz jest równa, nie? To, tak, teraz jest równa. No i tu podsypiemy troszeczkę. Podsypać trochę i będzie dobrze. Tu się ją postawi. Dobra,
Lecimy, Andrzej. Andrzej. Ojciec, to ciśni! Nie! Andrzeju, bo się utopisz! Jak się podobało? Mamy piękny mostek. Skoro 30-tonowa koparka dała radę po tym przyjechać, to i ciągnik czy też bydło spokojnie po tym przejdzie. Jedziemy dalej.